czerwony krzyż to symbol jest miłości. On nie zna granic lądów ani mórz. Niech żyje nam czerwony krzyż ludzkości. Vive International Croix-Rouge. A tymczasem, kochani, kolejne podziękowania, wyrazy wdzięczności. A tym razem trafią statuetki, trafią do sponsorów. Jako wyraz wdzięczności za promowanie idei czerwonokrzyskiej i aktywne wspieranie działalności klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach. O wręczenie proszę nasze prezeski Ele Kubal i Wiolę Makselan. Chciałabym również w imieniu naszego zarządu, w imieniu wszystkich działaczy podziękować za promowanie naszej idei czerwonokrzyskiej, za aktywne wspieranie działalności naszego klubu. Dziękuję naprawdę z wielkiego serca. Chcielibyśmy podziękowania wam skromne, wam darczyńcom oraz wspierającym nam podarować. Zapraszam przedstawicieli poszczególnych zakładów. Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromy w Gołuszowicach, Fundacja Galmat w Głubczycach, Kasa Stewczyka w Głubczycach, Top Farm w Głubczyce, Zakład Kamieniarski Krzysztof Podstawka, Bank Spółdzielczy w Głubczycach, Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach, pan Mariusz Mielnik ze Stajni Warszawskiej, Ochotnicza Straż Pożarna Grobniki, pan Marian Pospiszel, Telewizja Pogranicza w Głubczycach, pan Jan Wac, redaktor naczelny informatora samorządowego Głos Głubczyc, pani Monika Łepuch, prezes Intermarché w Głubczycach, pan Paweł Jabłoński, właściciel Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Czerwonkowie oraz Zakład Usług Komunalnych w Głubczycach. Zapraszam przedstawicieli instytucji. Szanowni Państwo, dziękujemy serdecznie sponsorom za wsparcie działalności klubu, a tymczasem widzicie Państwo małe przemeblowanie, bo oto tu na tej naszej scenie pojawią się tancerze salsy, Marysia Artymiak, rodzeństwo Marysia Artymiak, a za chwilę jej brat Rafał Artymiak. Gorące brawa. Tancerze Opolskiej Szkoły Tańca Real Dance Center, filia Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach. Marysia jest uczennicą klasy pierwszej naszego Głubczyckiego Liceum Ogólnokształcącego, a jej brat Rafał, to o nim powiem za chwilę. Tymczasem Marysia i salsa solo. La tierra va a temblar cuando yo me mueva, mi canto bailarán de las cosas nuevas. Prepárate, Asunción, busca tu pareja. Si sueltas un taco, no quiero una queja. Una vieja, dice un tipo que pare un rato, a que lo prepare.
Gorące brawa dla Marysi Artymiak, która zatańczyła salsę solo, a tymczasem wspomniany wcześniej jej brat Rafał Artymiak, obecnie student pierwszego roku inżynierii optycznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Salsa solo w wykonaniu Rafała. Artymiak, dziękujemy Ci, Rafałku, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za tę porcję gorącego tańca, za te gorące rytmy, które przywołaliście, kochani, właściwie można powiedzieć u progu zimy. Jak miło. A tymczasem kolejne wyrazy wdzięczności, a oto medale pamiątkowe za wsparcie i działalność na rzecz Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach. Oto i pani prezes wręczy je osobom, które wyczyta. Zapraszamy serdecznie, obie panie prezeski. Chciałabym wręczyć medale pamiątkowe za wsparcie i działalność na rzecz naszego klubu dla wolontariuszy oraz działaczy. Poproszę o wystąpienie pana Zbigniewa Ziółko, pana Jerzego Czerwińskiego, pan Marcina Szuwalskiego, Mariusza Naumowicza oraz reprezentantów Państwowej Straży Pożarnej w Głubczycach, Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach, Zakładu Karnego w Głubczycach oraz księdza Wojciecha Modelskiego, kapelana krwiodawców. Zapraszam serdecznie. Ksiądz Wojciech już musiał nas opuścić. Obowiązki służbowe. Chciałam powiedzieć duchowne. Wiemy, o co chodzi. Czy służba Bogu, czy służba Kościołowi, czy służba ludziom. To każdy jakąś służbę pełni, proszę państwa, prawda? To są wszyscy pełniący służbę. I wszyscy na służbie. Prawda? Nie ma nic piękniejszego, jak służyć drugiemu człowiekowi, mili państwo. Bezinteresownie zgoła. Nie, nie było. Pytamy o pana kapitana Hołownię, ale chyba nie mógł przyjechać.
Gorące brawa, proszę Państwa, dla naszych dobrodziejów, dla tych, którzy wspierają działalność klubu. Dziękujemy Wam, kochani. I oczywiście klub liczy na dalszą pomoc. To oczywiste. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy ciepło. I oczywiście dla Was, kochani, upominek muzyczny. A będzie to... Przepraszam, panie Marysiu. Tak, tak. Jeszcze chcielibyśmy podziękować dla pana Kitki, który dzisiaj jest naszym fotoreporterem. Prosimy o wystąpienie. A pan Mateusz czyni swą powinność, czyli zdjęcia. Dzięki temu na portalu twojeglubczyce.pl na Facebooku ukaże się świetny fotoreportaż. Gorące brawa dla Mateusza Kitki, mili Państwo. Młody, zdolny, zawsze dyspozycyjny. Nasi tancerze nas muszą opuścić. Dobrze. A tymczasem w kolejnym punkcie programu, mili Państwo, upominek muzyczny. Oto Filip Lata i Maciek Albert z zespołu Only M. Przy fortepianie Maciek Albert. Organista z Równego, dyplomowany organista, cztery kościoły ma pod sobą, proszę Państwa, Równe i okoliczne wsie. I wokalista, oczywiście uczniowie zespołu szkół mechanicznych, powie dumny dyrektor Jan Łata, prawda? Razem tworzą... Maciuś, czy ty śpiewasz? Jeżeli śpiewasz, nie. W tym utworze Maciuś nie śpiewa. Tak więc akompaniament Maciek Albert, śpiewa Filip Lata. Obaj są uczniami technikum, Maciek klasy maturalnej, technikum informatycznego, a Filip klasy przedmaturalnej, prawda? Tak więc w waszym wykonaniu utwór Kamila Bednarka, nie pamiętam tytułu, jak długo jeszcze? Jak długo jeszcze? Zatem... Już wiem, że nie wolno tak bezkarnie burzyć spokoju ludzkich serc. Gdzieś w głębi mych najskrytszych pragnień znalazłaś spokój, który tak zawsze chciałaś mieć, jak Ariadny Nil. Są twe szczere słowa, dzięki którym chcę poznawać, chcę budować. Usłysz mój głos, ja wołam cię, by móc ze wszystkich sił uwolnić nas i czuć. Pytam więc, jak długo jeszcze będę wstydzić się tych dwóch prostych słów, tych, które budzą dreszcze, a dzięki którym wiem, że jesteś tu. Już wiem, czego boisz się najbardziej. Spróbuj oddychać tym, jak ja. Gdy twej niepewności światło zgaśnie, rozpalmy ogień, z którym przemierzymy cały świat. Jak Ariadny nić są twe szczere słowa, dzięki którym chcę poznawać, chcę budować. Usłysz mój głos, ja wołam cię, by móc ze wszystkich sił uwolnić nas i czuć. Pytam więc, jak długo jeszcze
będę wstydzić się tych dwóch prostych słów. O, o, tych, które budzą dreszcze, a dzięki którym wiem, że jesteś tu. O, nie możemy tak żyć, uciekając pośpiechu przed dorosłością. Nie pozwól mi przestać wierzyć w to, co czuję. Nie możemy tak żyć, uciekając pośpiechu przed namiętnością. Nie pozwól mi. Dziękuję bardzo serdecznie chłopakom za to jakże emocjonalne wykonanie utworu Kamila Bednarka. Kochani, a teraz szalenie istotny moment, bowiem czas na podziękowania dla zarządu klubu honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach. Zaczniemy od naszych gości z Opola, a potem w kolejności nasi włodarze i państwo, którzy chcieliby tutaj publicznie złożyć podziękowania i ewentualnie symboliczny upominek, tudzież kwiaty. Szanowni państwo, zostałam upoważniona przez panią dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, którzy nie mogli dzisiaj, naprawdę nie mogli być, choć bardzo, bardzo chcieli. Przepraszają za to. Niemniej jednak prosili, żeby tą pamiątkę z podziękowaniami wręczyć Klubowi Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach. Z okazji 50-lecia działalności składamy serdeczne podziękowania za współpracę oraz wyrazy uznania i wdzięczności za dar serca Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu. Eluniu, na twoje ręce i na pani ręce. Tak, proszę bardzo. Proszę zostać. Piękny jest dar krwi. Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach. W uroczysty jubileusz 60-lecia powstania ruchu honorowego dawstwa krwi Polskiego Czerwonego Krzyża wpisuje się wasze 50-lecie. To ofiarne lata pięknej działalności wynikającej z potrzeby serca, służenia ludziom w potrzebie. Za to darowane piękno serdecznie dziękujemy, życzymy wielu lat w zdrowiu i satysfakcji z tej działalności. Opolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża. Na ręce pań prezesek. Szanowni państwo, jest jeszcze jedno osobiste podziękowanie, bowiem pan prezes w uznaniu zasług tego, co klub tak pięknie robi, ufundował osobiście puchar. Puchar pana Jerzego Cwynara dla Klubu Honorowych Dawców Krwi z okazji 50-lecia w Głubczycach. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie, a tymczasem kochani, jest teraz stosowny moment, by zabrać głos i wręczyć laudację czy ewentualny upominek. Oto i pan burmistrz Adam Krupa. Proszę uprzejmie, panie burmistrzu. Szanowni państwo, tu zostało już właściwie wszystko powiedziane, wyśpiewane, wytańczone, życzenia dla was. Ja tylko chciałem się podzielić taką jedną myślą, bo tu pani prezes historię przedstawiła wspaniale. Natomiast wiemy, wiek XX, wiek XXI to jest okres ogromnego postępu we wszystkich dziedzinach, także w medycynie. Ludzie wylądowali na Księżycu, ale do tej pory nikt nie wynalazł leku zastępującego krew czy substancji, która by go zastąpiła. Więc wszyscy państwo tutaj, honorowi dawcy krwi, właściwie dzielicie się z nami, ze społeczeństwem, bezcenną rzeczą, czy bezcenną substancją i za to wam się należą ogromne słowa uznania od całego społeczeństwa. Ja
będąc tu przedstawicielem samorządu gminnego, chciałem wszystkim serdecznie i szczerze, gorąco za to podziękować. Gratuluję tutaj też wszystkim działaczom związanym i którzy są związani z naszym klubem. 50 lat, piękny jubileusz. Cóż ja wam mogę życzyć? No tego, żeby następny jubileusz, może 50-letni, a podejrzewam, że i będzie dalej, bo to jest bardzo szlachetna idea. Życzę wam też takich wspaniałych działaczy, jakich do tej pory mieliście. Tych też ludzi, którzy was wspierają. Dziękuję też wszystkim, którzy wspierają ten klub. Ja cóż, ja mogę też zadeklarować w imieniu naszego samorządu, że w miarę swoich możliwości będziemy w dalszym ciągu tę szlachetną działalność wspierać. Gratuluję również oczywiście dzisiaj wszystkim wyróżnionym. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy panu burmistrzowi za te ciepłe, budujące słowa. Gratulujemy i zapraszam kolejnych mówców. Oto i starosta Kupczycki Piotr Soczyński. Dziękuję panie burmistrzu. To już pół wieku w Głubczycach honorowi dawcy krwi jako instytucja, jako klub dają siebie, dają, oddając krew. W imieniu mieszkańców naszej ziemi głubczyckiej chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te szczytne działania, szczególnie w imieniu tych, którzy tak jak i ja byli w sytuacji potrzeby i dzięki waszej działalności i waszej krwi mogą dzisiaj żyć, być zdrowi. Obiecuję, tak jak i pan burmistrz, że w miarę możliwości powiat głubczycki, którego jestem starostą, będzie wspierał tę działalność i mam nadzieję, że jak najmniej osób będzie potrzebowało tego drogocennego daru, jakim jest krew, a wy będziecie się cieszyli jak najdłużej zdrowiem i mam nadzieję, że za następne 50 lat spotkamy się, chociaż może Bóg da, technologia pomoże i będziemy świętowali. Wszystkiego dobrego. Pani prezes, panie burmistrzu, panie starosto, szanowni goście. Cóż ja mogę powiedzieć? Ja proponowałbym, aby do takich jubileuszy 40-50-lecia dodać jeszcze jubileusz hektolitrów, proszę państwa. One by były takie między tymi okrągłymi i myślę, że to jest taki wyznacznik byłby wtedy klubu tego, jak ma dużo krwiodawców. I tu chciałbym uspokoić ojca Urbana, że każde 0,7 zbliża do kolejnego hektolitra. Także tego oczywiście życzę. Ja myślę, proszę państwa, że ja kiedyś byłem filatelistą, znaczy znaczki mam dalej, ale już nie zbieram. I pamiętam taki konkurs właśnie filatelistyczny, gdzie pisaliśmy elaboraty, a ktoś napisał jedno zdanie. Bez kwiatów, nie, bo temat był kwiaty polskie, bez kwiatów nie wyobrażam sobie życia na ziemi. I wygrał tym jednym zdaniem. Dlatego, proszę państwa, bez krwi wielu ludzi by nie mogło się cieszyć zdrowiem i życiem. Dlatego, tak jak powiedział burmistrz, jeszcze nikt nie wymyślił niczego zastępczego dla krwi. Dlatego myślę, że ta cała idea, ten również dzisiejszy program, że jest transmisja na żywo, spopularyzuje jeszcze bardziej, bo wiadomo, że krwiodawców nie ma tak dużo, jak było kiedyś i daj nam, Panie Boże, żeby było ich coraz więcej. Od marszałka województwa wszystkiego dobrego dla wszystkich krwiodawców. Gratulacje dla tych, którzy zostali dzisiaj uhonorowani odznaczeniami. Ode mnie również. No i jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury chciałem zagwarantować klubowi, że dopóki będę miał na to wpływ, na pewno będzie dla nich miejsce na wszelkie ich akcje, czy to będzie właśnie potrzebne zebrać krew, jak było kiedyś, czy zrobić taki jubileusz. No i jeżeli w przyszłym roku zrobicie 51-lecie, to na pewno już w odremontowanej sali widowiskowej. Już nie mówiąc o 55- czy 60-leciu. Dlatego wszystkiego dobrego. Dziękuję mu serdecznie. Zbyszkowi Ziółko, radnemu wojewódzkiemu,
jak również dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Kultury. Na pewno to wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka się bardzo przyda. A oto i pan Piotr Konopnicki, naczelnik czy komendant, jak wy tam mówicie. A zastępca naczelnika, to ja dlaczego powiedziałam przedtem komendanta? Myślałam, że już... Proszę, proszę bardzo, panie naczelniku. Witam państwa. W imieniu naszej Straży Grobnickiej chciałem podziękować przy okazji tego wspaniałego jubileuszu 50-lecia dla Klubu Honorowych Dawców Krwi. Nasza współpraca zaczęła się już tak naprawdę bardzo dawno, bo jeszcze jako uczeń Zespołu Szkół Mechanicznych brałem udział w akcji oddawania krwi. To się później ciągnęło przez lata, kiedy nawet nie byłem tutaj na tym terenie. Byłem w wojsku, też była taka idea, oddawało się krew. I wróciłem na ten teren swój i tutaj właśnie nasi niektórzy koledzy też oddawali krew. Także już zawiązała się ta współpraca. Później zostaliśmy poproszeni przez panią prezes, przez panią Elę o udział takiej pomoc w niektórych organizacjach ich imprez, czy też na Intermarché, kiedy jest prowadzona akcja poboru krwi, gdzie wspieramy tą akcję, robimy różnego rodzaju pokazy, zabezpieczamy tą imprezę, bierzemy udział czynnie w zawodach sportowych organizowanych, gdzie nasi druhowie też na szczeblu wojewódzkim dla Klubu Honorowych Dawców Krwi przez ostatnie 2 lata zdobywali pierwsze miejsca, także żeby Głubczyce, nasz teren, Grobniki i w ogóle były jak najlepiej reprezentowane. Dlatego dziękujemy za tą owocną współpracę i mamy tutaj takie podziękowanie małe dla Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach za wieloletnią owocną współpracę i krzewienie czerwonokrzyskich idei. Zarząd i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grobnikach. Na ręce pani prezes serdecznie dziękujemy. Dziękujemy serdecznie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grobnikach. Oto dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach Jan Łata wraz z przewodniczącą Rady Rodziców Joanną Papugą. Szanowny panie, szanowni państwo, w imieniu Rady Rodziców, którą reprezentuje tutaj pani przewodnicząca Joanna Papuga, w imieniu własnym, proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu 50-lecia. Cieszymy się, że od 8 lat możemy razem z państwem współpracować z tak wspaniałymi ludźmi, którzy dzielą się swoją krwią. I jestem dumny z tego, że również nasi nauczyciele, księża katecheci, jak i młodzież uczestniczą w tej pięknej akcji. Mam nadzieję, że dalej będzie ta współpraca owocnie przebiegała i cieszę się z tego, że tak wspaniali ludzie trafiają w nasze mury, mury naszej szkoły, którzy nie tylko mają talent aktorski, muzyczny, ale również dzielą się tym, co najcenniejsze, czyli krwią. 2 razy w roku można zaobserwować, jak wielkie jest to przeżycie zarówno dla nas, jak i dla naszej młodzieży. Dlatego proszę przyjąć te skromne kwiaty, skromny prezent, ale jeżeli pani prezes pozwoli, jest tutaj na sali skromna osoba, która, jak obserwowałem od 8 lat, zawsze siedzi przy stoliku, notuje i niczego w zamian nie żąda. Przywita się, pożegna i tak jest, tak było przez 8 lat. Jeżeli pani pozwoli, to teraz podziękuję mamie, a później paniom. A mowa o pani Helenie Kubal, jak powiedzieliśmy na początku, która jest sercem Głubczyckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi. Proszę państwa, najpierw przy boku swego męża, świętej pamięci Michała Kubala, trwała na straży ogniska nie tylko rodzinnego, ale i krwiodawczego, a teraz wspiera swą córkę Elżbietę Kubal. Będzie stosowny moment, proszę państwa, my jeszcze wrócimy do pani Heleny. Jeszcze wrócimy, jeszcze będą stosowne podziękowania. A tymczasem Rada Rodziców Zespołu Szkół Mechanicznych, dyrektor Jan Łata i ich wyrazy wdzięczności. Zdrowia, sił, kochani. Podziwiamy Elę, która po niełatwej operacji jest z nami i
uczestniczy w tym jubileuszu. Przecież to też, Elu, twoje święto przede wszystkim. A tymczasem kolejne laudacje. A oto i nasi goście z Czech. Pan Zdenek Welna, koordynator współpracy czesko-polskiej, pani dyrektor zaprzyjaźnionej szkoły Vera Predikantowa. Oddaję wam głos, kochani. Dziękujemy za zaproszenie, że mogliśmy być dzisiaj z wami. Wszystkim, jak jesteście tutaj, przesyłam pozdrowienia od mieszkańców miasta Krnowa, partnerskiego to miasta, Głubczyc i Krnowa. Przesyłam pozdrowienia od naszych uczniów, naszej szkoły, grona pedagogicznego, od pani dyrektor. I nie chcę mówić długo, tylko chcę coś zrealizować. Współpraca jest bardzo dobra, fantastyczna. Ale mamy taki pomysł z panem dyrektorem i z gronem pedagogicznym naszej szkoły i szkoły zespołu szkół mechanicznych zrobić wspólne oddanie krwi czeskiej i polskiej młodzieży, czeskiego i polskiego grona pedagogicznego. Do tego chcę zrobić taki pomysł i zrealizować. Pan Zenek jeszcze chciał powiedzieć, bo przyznał mi się, że jego syn też od wielu lat oddaje krew, córka, tak więc jego rodzina również związana jest z krwiodawstwem. Dziękujemy i cieszymy się na to wspólne oddawanie krwi. Zobaczymy, która krew jakiegoś koloru, prawda? Która jest ciemniejsza, która jaśniejsza, czy czeska, czy polska. Także... Ja tak odebrałem mikrofon od pani Marysi. I bardzo Marysi, dobrze, ja nie widziałam, że panowie stoicie. Chcieliśmy się przede wszystkim przedstawić. Ponieważ no, przyjechaliśmy, weszliśmy trochę spóźnieni. My jesteśmy aż z Kędzierzyna Koźla, z klubu honorowych dawców krwi przy parafii Ducha Świętego, jedynego klubu parafialnego na Opolszczyźnie. Tak od kilku lat współpracujemy razem i myślę, że będziemy dalej współpracować. No, nie mogło nas tutaj dzisiaj zabraknąć. Chcielibyśmy was serdecznie podziękować za to, co robicie, bo naprawdę widzimy, że bardzo dużo robicie tutaj w Głubczycach. Oby tak dalej. Elu, na twoje ręce. Chciałbym złożyć taką małą pamiątkę. To jest tak, serdeczne podziękowania dla klubu HDK PCK w Głubczycach za 50-letnie propagowanie i czynne uczestnictwo w akcjach honorowego krwiodawstwa. Od kolegów i koleżanek z klubu HDK PCK przy parafii Ducha Świętego Kędzierzyna Koźla. Dziękujemy bardzo. Przyjdzie też... Tak, kochani, będzie stosowny moment, by i nasz klub podziękował innym klubom, ale to za chwilę. Jeżeli już nie ma więcej laudacji, czy ja już, to chciałabym w takim razie swoją laudację wystosować. Drogie panie, drogie dziewczyny, chodźcie tu na środek. Napisałam wierszowaną laudację i pozwolę sobie ją przeczytać i wręczyć wam upominek. Jako wasz rzecznik mam przyjemność współpracować 20 lat. Jeszcze, Elu, za czasów twojego taty. 20 lat temu, proszę państwa, miałam przyjemność poprowadzić 30-lecie. Potem 35 i tak co 5 lat. I już tak, prawda, stałam się jakby etatowym tutaj prowadzącym wasze jubileusze, z czego jestem wielce rada i zaszczycona. Szanownej panie... wróć. Szanownej pani prezes Elżbiecie Kubal, zarządowi oraz członkom Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach z okazji jubileuszu 50-lecia. Za 50 lat istnienia, za otwarte serce i dobro wokół czynione, za oddanie drugiemu człowiekowi, za ratowanie zdrowia i życia nieocenione, za szerzenie krwiodawstwa na ziemi głubczyckiej, za miłość bliźniego i szlachetny gest człowieczeństwa, za organizację akcji, za organizację szeregu akcji poboru krwi, za poświęcenie, zaangażowanie i społecznictwo. Brak rymu. Za każdą kroplę życiodajnego płynu, za bezinteres... Chwileczkę, zgubiłam rym, albo mi jednego wersu brakuje. No miał być wiersz, ale społecznictwo, płyn, i, płyn z inicjatywą. Idziemy dalej. Potem wy sobie to przeczytacie, jakoś znajdziecie ten rym, bo chyba ja się zbyt emocjonalnie do tego podeszłam. Za każdą kroplę życiodajnego płynu, za bezinteresowną pomoc, wsparcie i inicjatywę. Za współpracę z głubczyckim mechanikiem, za integrację z lokalnym środowiskiem. I to najważniejsze, że ta integracja się tutaj rymuje i jest okej. Okay. Dziękuję serdecznie. A to nie wszystko. Symboliczny upominek. Musi być dobre czeskie winko, kochani, prawda? I coś tam słodkiego. Wszystkiego dobrego.
Tak, że krew trzeba, prawda, oczyścić. Wino oczywiście czerwone. Dziękuję, kochani. Cieszę się, że mogę z wami współpracować. Widzicie państwo, niewłaściwie odczytany utwór traci rym. To trzeba, to człowiek tak się w to wszystko zaangażuje emocjonalnie, że potem traci poczucie tego, co czyta. A tymczasem... Ach, upominek, wszystkiego najlepszego, faktycznie. Kochani, chodźcie tutaj, cały zarząd, chodźcie. Chodźcie tutaj na środek, to jest wasz dzień. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Z uśmiechem idź przez życie, rozkwitaj jak ten kwiat, przy dobrym apetycie i w zdrowiu 100 lat. Pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże. Wakacji w złotym brzegu, podróży morskich też, wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz. Ludzie nienawidzą się nawzajem, taki już niedobry jest ten świat. Dla mnie w restauracji czy w tramwaju każdy człowiek jest jak brat. Życzliwości w piersiach tyle ma się, że aż ona kipi wprost. Nawet kiedy w lustro spojrzysz czasem, pomyśl sobie, miły gość, i wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, słów pięknych co boc. Roboty nie za wiele, od by przeleciał czas, w tygodniu trzy niedziele, to norma w sam raz. Pieniądze szczęścia nie dają, być może, lecz kufereczek, stóweczek, daj Boże. Segmentu rodzinnego i czterech półek też, wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz. Wszystkiego, czego chcesz, wszystkiego, czego chcecie, drogie panie i wszyscy krwiodawcy. Dziękuję serdecznie. To taki mały upominek muzyczny. Kochani, w kolejnym punkcie szalenie ważna rzecz. Właściwie już pan dyrektor Jan Łata ją jakoby tutaj zapoczątkował. To podziękowanie dla pani Heleny Kubal za wieloletnią pracę społeczną, za to dobre serce, za dobrego ducha klubu. Za to trwanie. A, tak więc niech symboliczny bukiet kwiatów, mili państwo, wręczony pani Helenie, będzie wyrazem wdzięczności za jej poświęcenie, trud i zaangażowanie. Powoli zbliżamy się już do końca, mili państwo. Gorące brawa i będzie upominek muzyczny. Najmłodsze pokolenie, Dominik, wnuczek, wręcza babci. Gorące brawa, pani Heleno, dziękujemy i liczymy na pani pomoc. Dziękujemy po stokroć. A niech upominkiem muzycznym będzie, niech pani upominkiem będzie utwór Barwy jesieni. Myślę, że pani się spodoba. To w klimacie utworów pani pokolenia. Barwy jesieni. Idziesz parkową aleją, słońce wygląda za chmur. Liście jak dywan się ścielą, złocąc się u twych stóp. Widzę cię tylko z daleka, lecz dobrze znam myśli twe. Żal ci, że czas tak ucieka, zatrzymać chcesz chwilę tę.
Twój cały świat wspomnieniem gra, jak barwy jesieni. Pamięci swej powracasz tam, gdzie czas nic nie zmieni. Zatrzymać chcesz wspomnienia te i barwy jesieni. By do nich móc powrócić znów, za rok może dwa. Pytasz mnie, czy jeszcze kiedyś będzie tak jazdnych lat. Zapewniam, że nic się nie zmieni, choć szybko tak mija czas. Ty pójdziesz parkową aleją, jak zawsze w ten jesienny czas. A ja znów zaśpiewam piosenkę, by nie zgasł miłości tej żar. Twój cały świat wspomnieniem gra, jak barwy jesieni. Pamięci swej powracasz tam, gdzie czas nic nie zmieni. Zatrzymać chcesz wspomnienia te i barwy jesieni. By do nich móc powrócić znów, za rok może dwa. Twój cały świat wspomnieniem gra, jak barwy jesieni. Pamięci swej powracasz tam, gdzie czas nic nie zmieni. Zatrzymać chcesz wspomnienia te i barwy jesieni. By do nich móc powrócić znów, za rok może dwa. To była dedykacja specjalnie dla pani Heleny Kuba. A tymczasem zapraszamy kluby. Właściwie podziękowania dla klubów, prawda? Od zarządu Głubczyckiego Klubu, dla innych klubów, od lat współpracujących. Tak więc pani prezes Ela Kubal i Wiola Makselan chcą podziękować. Wraz z całym zarządem naszego klubu chcielibyśmy podziękować za wspólną, wieloletnią współpracę między nami, w szczególności dla klubów, którzy dzisiaj do nas przyjechały. Czyli dla klubu HDK PCK w Krapkowicach oraz dla klubu honorowych dawców krwi PCK przy parafii Ducha Świętego Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Kędzierzynie Kościół. Dziękuję bardzo. Jeżeli jakiś klub jeszcze przyjechał, po prostu nie podszedł do nas, to również zapraszamy. Dziękuję. Współpraca między klubami jest bardzo istotna, mili państwo. Kluby się wspierają, organizują wspólne festyny, rywalizacje zawodowe, sportowe, wędkarskie, etc., etc. Dziękujemy za tę współpracę i liczymy na kolejne lata owocnej dalszej współpracy. Gorące brawa. Nasz program powoli dobiega końca, mili państwo, jeszcze w zasadzie dwa punkty programy, a tymczasem jeszcze nie było teatru, prawda? Scenka kabaretowo-satyryczna w wykonaniu aktorów Teatru Tradycja, Głubczyckiego Mechanika, oto Natalka Haszczewska, już absolwenci, i Mietek Zając, nasza absolwentka, studentka, i Mietek Zając, stary wyjadacz sceniczny. Zatem Mieciu, stamtąd wyjdziesz, chodź tu. Help, Hilfe, pomóż ci, pomocy. Help, Hilfe, pomóż ci, pomocy. O, jakie mądre stworzenie. Jakie języki zna. Zna i takie, co ich nie rozumiem. E, a co to za ręka wystała zwierzy? E. A co to za gęba wystaje ze zbroi? To ja, rycerz, Polkos sierocińca. A ja jestem nieszczęśliwą niewiastą. Help, Hilfe! Ej, ty, a czy ty się jakiejś komisji zagranicznej spodziewasz? Tam komisji, nie. A tak wołam zagranicznie, bo kocham światowe życie. No zaraz, zaraz. No to
po coś tak wysoko wlazła? Nie, 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 jam tu nie wlazła, jam przywleczona i zamurowana przez tatę króla, bo prostego człowieka pokochała. To po co się z prostymi zadaje? Za mało u nas garbatych? A nie trój, nie trój. Byś tutaj do mnie na pięterko i byś mnie uratował. Wybacz pani, ale twoje życzenie jest dla mnie nieprzyjemne. Pamiętaj. Ta wieża jest za wysoka. Pamiętaj, żeś rycerz. Bądź dżentelmenem. Ja jestem dżentelmenem, ale przygruntowym, a tobie dżentelmen wysokogórski jest potrzebny. Tam ani nie wlezę, bo chodzić na sztorc nie umie. A nawet też nie podskoczę, bo mam za ciężką dupę. Mój panie! Kurde, nie chciałem. Z twoich słów wnioskuję, że służyłeś wojsku, więc weź solidny rozbieg i spróbuj głową mur rozkruszyć. A na rozum mi to nie zaszkodzi? Na rozum? Co tam rozum, jako honor idzie? Bo honoru to ja mam dużo, ale rozumu niewiele, no to i żal. No. Czy przyjdzie mi się zestarzyć w tej wieży? Oj, dolosz. Milcz! Dolosz, moja milcz, dolosz. Bo mi ja wrażliwy na łzy nie wieście. Dolosz, moja dolosz. Dobra, uwolnię cię. Ale mam przy sobie taką podręczną katapultę do kruszenia murów. O, tak o. Zatem cel, pal. Mój wybawco, teraz w nagrodę zostanę twoją żoną. Aha, wiedziałem, że to prowokacja. Dziękujemy naszym aktorom, to była w istocie prowokacja. A tymczasem, kochani, końcowe, po właściwie zbliżamy się ku końcowi. Jeszcze podziękowania, które chce złożyć pani prezes Ela Kubal. Ostatnie już podziękowania tego świątecznego, jubileuszowego, właściwie już popołudnia. Nie wiem, która jest godzina, ale myślę, że jest około 13, tak? Chciałabym również wręczyć statuetki dla całego zarządu, który mnie wspiera w tych działaniach i mam nadzieję, że dalej będzie wspierał, dla wolontariuszy oraz krwiodawców, którzy działają w naszym klubie. Proszę o wystąpienie. Jacek Kwiatkowski, Beata Kwiatkowska, Maria Antoszczyszyn, Szymon Antoszczyszyn, Violetta Makselan, Radosław Dziadkowiec, Małgorzata Wojśnarowicz oraz Anna Hałek. Zapraszam serdecznie na środek. Kochani, prosimy tu na środek. To jest okazja, żeby państwo poznali, nasi odbiorcy, goście, przyjaciele, szerokie rzesze ludzi na świecie muszą poznać Głupczycki Klub Honorowych Dawców Krwi, cały zarząd i aktywnych działaczy. Na środek, widzicie państwo, kochani, pokażcie się tutaj. Skromni ludzie, nie chcą nawet wyjść w tak dostojnym, na tak dostojnym jubileuszu. No. Pokora. Skromność. Kochani, to dziś wasze święto. Ja jeszcze zapraszam panią Małgorzatę i pana Radosława, którzy gdzieś tutaj nam krążą. To może za chwileczkę, jak dojdą, to po prostu wręczymy podziękowania. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. I przed finałem ostatni, proszę państwa, utwór, upominek muzyczny dla całego zarządu i naszego Głupczyckiego klubu. Oto i Maciek Albert wraz z Filipem Platą i własnym autorskim utworze zespołu Only M, tylko muzyka, proszę państwa. Tak więc, kochani, droga Elu, to jest upominek muzyczny dla was.
Zabiorę cię na góry szczyt i nie znajdzie nas tam nikt, chyba że sam Bóg. Miłości smak poznałem już, chcę dotyku twoich ust. Miłość dziwna jest, żyć nadzieją cały czas. Tylko z tobą mogę tak przez życie iść. Może właśnie nadszedł czas. Proszę powiedz mi, miłości nie zrozumie nikt. Ona przychodzi wtedy, gdy my nie chcemy jej. Chcę powiedzieć tobie, że ja po prostu kocham cię i nie boję się tych słów. Ławka w parku w cieniu drzew, ty i ja i ptaków śpiew. Czy to jest miłość? Powiedz mi, jak długo ja w niepewności będę trwać, by z tobą być. Może właśnie nadszedł czas. Proszę powiedz mi, miłości nie zrozumie nikt. Ona przychodzi wtedy, gdy my nie chcemy jej. Chcę powiedzieć tobie, że ja po prostu kocham cię i nie boję się tych słów. Nadszedł czas. Proszę powiedz mi, miłości nie zrozumie nikt. Ona przychodzi wtedy, gdy my nie chcemy jej. O nie, chcę powiedzieć tobie, że ja po prostu kocham cię i nie boję się tych słów. Nie, miłości nie zrozumie nikt. Ona przychodzi wtedy, gdy my nie chcemy jej. O nie, chcę powiedzieć tobie, że ja po prostu kocham cię i nie boję się tych słów. Dziękujemy Filipowi i Maćkowi za utwór. I proszę Państwa, właściwie już końcowe można by rzec podziękowe. Dominiczko, nie uciekaj, bo właśnie za chwilę dostaniesz dyplom za oprawę artystyczną. Zostań jeszcze dosłownie sekundę. Ja bym chciała jeszcze wręczyć te spóźnione statuetki dla mojego zarządu, który gdzieś tam cały czas w obrotach jest. Zapraszam jeszcze pana Radosława Dziadkowiec i Małgorzatę Wojśnarowicz po odbiór statuetek. Zajęci jak zawsze. Gratulujemy wam i życzymy wszystkich jak największych sukcesów i zdrowia przede wszystkim. Nasz program artystyczny oraz nasz jubileusz powoli dobiega końca. Chciałabym szczególnie podziękować naszemu członkowi, że tak powiem, oraz rzecznikowi Idei Czerwonokrzyskiej, pani Marii Farasiewicz, za piękną oprawę artystyczną, za czuwanie nad naszym klubem, naszemu rzecznikowi przede też wszystkim. Także dziękuję pani Marysiu za dzisiejszy dzień i za te nasze z nami spędzone lata. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kochani. Jestem wzruszona. Miło mi. Zawsze chętnie. Moje serce należy do was. I w miarę możliwości współpracę będziemy
kontynuować. Dziękuję bardzo, kochani. Dziękuję, Wiolu. Dziękuję ślicznie, moi drodzy. Proszę Państwa, jak nie wspierać tak szczytnych idei? Jak nie popularyzować? Wręcz trzeba. To jest nakaz moralny. A tymczasem, moi drodzy, pozwólcie, że zanim Ela nagrodzi artystów, którzy dziś wystąpili, ja wywołam ich, przedstawię wszystkich występujących, można by rzec, moich podopiecznych. A oto i grupa estradowa, reprezentacja grupy estradowej Miriam Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach w składzie. Marian Barzyński, organy. Muzyka była na żywo. Gitara prowadząca i wokal, mój brat Wiesiek Wierzba. Nasz skrzypek nieoceniony, Tomek Mirga. A tymczasem zapraszam wszystkich tutaj na środek. Dominika Łabińska. Zapraszam wszystkich uczniów zespołu szkół mechanicznych, absolwentów. Natalka Mietek. Proszę, wychodźcie wszyscy, którzy dziś wystąpili. Natalia Haszczewska, Mietek Zając, Ola Pabian, bratanek mój, Tomek Wierzba, Filip Plata i Maciek Albert. Oczywiście, gdzie są nasze, już uciekły nasze skrzypaczki, prawda? Fleciski, przepraszam. Nie jest jeszcze Dominika, Agnieszka Zwolińska już uciekła, kochani. No i jeszcze tutaj panowie, nie, muszą zaraz zagrać, także jeszcze nie muszą być fanfary, muszą trwać na stanowisku. W imieniu tak całego więc naszego klubu, że tak w słowo wejdę, chcielibyśmy wręczyć skromne podziękowania za to, że dzisiaj mogliście być z nami i przeprowadzić z nami taki piękny jubileusz. Dziękuję bardzo. Ja wam również, kochani, dziękuję, że przyjęliście zaproszenie do udziału, że nie odmówiliście, że znaleźliście czas na próby przygotowania, na współpracę. Za to, że jesteście. Nie, nie. Ola Pabian, to jest tam. Ja muszę mówić, kto jest kto. Ola jest tu. Natalia. Marianku, przygraj coś tam, prawda, żeby nie było tak sucho. O, konkretny rytm. Od razu się ożywimy. Tak, proszę Państwa, dzisiaj jest wieczór andrzejkowy, także generalnie nogi się rwą do tańca. Państwo zapewne gdzieś macie plany wieczorne na andrzejki. Proszę Państwa, pan Marian dzisiaj obchodzi 70. Nie powiem, które urodziny, bo bym zdradziła, ale w każdym razie 70 plus, ale dobrze powiem, 75. Pan Marian Barzyński, mój akompaniator, i dzisiaj wybieram się na imprezę. Tak, niezłomny pan Marian, to jest werwa. Także wszystkiego najlepszego dla naszego pana Mariana, który już od wielu lat tutaj nam akompaniuje, działa z nami przy Miejskim Ośrodku Kultury w Głubczycach. Dzisiaj impreza urodzinowa naszego Marianka. W pubie atmosfera i stworzymy atmosferę. Właściwie o 15 już powinnam tam być na obiedzie, także proszę Państwa, musimy kończyć. Jeszcze coś? Aha, no właśnie. To panie, drogi, zróbcie tu, kochani, przestrzeń, bo panie chcą podejść tutaj do naszych akompaniatorów. Mój, tak, bo są dyplomy dla nich. Marianku, 100 lat, 100 lat, niech żyje nam, 100 lat, 100 lat. To zaśpiewamy. Jeszcze wieczorem. Panie Marysiu, przypomniało mi się, bo nie byłoby naszej uroczystości bez panów operatorów naszych dzisiaj tutaj. No jeszcze za pomoc w organizacji. Oczywiście, musimy dla pana Piotrka i dla pana Dawida za pomoc w nagłośnieniu oraz tutaj oprawę. Oraz dla Krzysztofa Rzyma, który tutaj nam cały czas na żywo puszcza na Facebooka. Ja może poproszę o wystąpienie. Prosimy wszystkich, których Ela tutaj zaprosi. Kochani, wam dziękujemy, artystom dziękujemy. Artyści mogą wrócić do garderoby, że tak powiem. A teraz... Zapraszam również Kacpra Żelaznego oraz Kamila Farasiewicza, którzy nam tutaj też pomagali już od wczoraj. Także zapraszam serdecznie na środek. Kacper Żelazny, czy jest Kacper? Krzysiu Rzym, który dzisiaj tutaj facebookował, mój syn Kamil. Dziękujemy wam, kochani, za pomoc w organizacji. Wasza pomoc jest nieoceniona.
pewne rzeczy dzieją się, proszę Państwa, zakulisowo, prawda? Więc pomoc jest nieoceniona. Przywieźć, odwieźć, ustawić, przygotować, zrobić. Dziękujemy Wam, kochani. A tymczasem chciałabym już zaprosić do finału, lecz nim to nastąpi, głos jeszcze oddam pani prezes Elwirze Bury z Opola. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przepraszam, że tak się cofam, ale to światło mnie oślepia. Ja chciałabym bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie w imieniu całej naszej trójki na tą przepiękną galę, przygotowaną z pomysłem i z sercem. Wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ta uroczystość mogła się tak pięknie odbyć, z serca dziękujemy. Dziękujemy pięknie wspaniałej prowadzącej, która wprowadza koloryt, barwę, nastrój. Serdecznie pani dziękujemy. Ale chciałabym też bardzo serdecznie podziękować władzom administracyjnym ziemi głubczyckiej i miasta Głubczyc. To wasza życzliwość i wsparcie pozwala na to, że ci ludzie mogą działać, bo tak się pięknie mówi, jak tu pani śpiewała, jak to było, stóweczek, kuferek, daj Boże. No właśnie, i o ten kuferek, stóweczek, daj Boże. I za to wam dziękujemy, za życzliwość. Pamiętajcie o tym, że Polski Czerwony Krzyż i Honorowi Dawcy to wspaniały duet, wspaniała organizacja i prosimy, wspierajcie ich dalej. Serdeczne gratulacje wszystkim wyróżnionym, odznaczonym za wasze serce, za pomoc. No i wiadomo, najważniejsi byli tu dziś krwiodawcy. Ale proszę Państwa, zbliżamy się do końca. Dzisiaj mamy 25 listopada. Za miesiąc, proszę, 20, no tym bardziej, 24 listopada. Tak, za równy miesiąc w waszych domach zamigoczą choinki, siądziecie wspólnie do stołu rodzinnego, będą święta. Ale zanim to nastanie, pomyślcie o tych, którzy nie powinni w ten wieczór być sami, bo są takie osoby samotne, chore. I wierzę w to, że wy ze swoimi sercami pełnymi miłości i otwartości zadbacie o to, żeby w ten wieczór nikt nie był sam. A wam, waszym rodzinom wszystkiego co najlepsze, zdrowych, pokojnych, rodzinnych świąt i oby wam Pan Bóg błogosławił. A na nowy rok wszystkiego co najlepsze, zdrowia, 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 bo jeśli nie będzie zdrowia, to nie będzie niczego. Wszystkiemu, wszystkim wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie pani prezes Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża Opolu. Dziękujemy. Proszę Państwa, ostatnie słowa podziękowania skieruję do Państwa prezes zarządu Głubczyckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi Ela Kubal i jednocześnie zaprosi na poczęstunek, który tu już na Państwa czeka, jak również okolicznościowy tort. Szanowni drodzy krwiodawcy, z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy z całego serca dziękuję za wkład w ratowanie zdrowia i życia ludzi, a także za ofiarność i gotowość niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Bezcenny dar, którym się dzielicie z potrzebującymi, jest z pewnością jednym z najcenniejszych podarunków, jaki człowiek może ofiarować drugiemu człowiekowi. Każdego dnia w Polsce oraz na całym świecie ratowane są konkretne osoby, dzieci, matki, ojcowie, przyjaciele, etc., którzy zdrowie, a także życie zależne jest nie tylko od rozwoju medycyny czy wspaniałych lekarzy przeprowadzających coraz to bardziej skomplikowane operacje, ale przede wszystkim od was, honorowych krwiodawców, którzy w bezinteresowny sposób ofiarujecie cząstkę siebie. Obserwujemy wszechobecny postęp nauki, techniki, nowych możliwości i rozwiązań. Jednakże nadal jedyną fabryką ludzkiej krwi jest człowiek. Dlatego honorowi dawcy krwi są tak wyjątkowi i zasługują na najwyższe uznanie. W
bowiem nie oczekując nagrody, śpieszą z pomocą człowiekowi, pacjentowi, dla którego krew jest niezastąpionym lekiem. Dziękuję za to, że jesteście i każdego dnia niesiecie pomoc, wiarę w drugiego człowieka i nadzieję na lepsze jutro. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za tą piękną puentę, droga Elu. A tymczasem do finału zapraszam cały zarząd. Chciałabym cały zarząd jeszcze raz zaprosić. Kochani, zakończmy wspólnie to nasze świętowanie. Ono oczywiście będzie jeszcze trwało, wszak poczęstunek. Więc chodźcie tutaj, kochani. Mili Państwo, droga Elu, na zakończenie życie to dar. Niech ta piosenka stanie się takim swoistym podsumowaniem, bo przecież życie to dar. A to, co robi klub, to, co wy robicie, drodzy krwiodawcy, to jest rzecz nieoceniona, największy gest człowieczeństwa. Ja bym jeszcze prosiła, żeby się nie rozchodzić. Proszę się poczęstować naszym... Dominiku. Przepysznym jedzonkiem, jak to mówię, jest na ciepło, na głodno. Zapraszam serdecznie na kawę i herbatę i ciastka. Oraz na nasz, oczywiście, jubileuszowy tort. Dziękuję bardzo mojej mamie, Helenie Kubal, która starała się, aby wyszedł jak najlepiej. Dziękuję bardzo. Gdyby tak pani Helena tutaj podeszła, byłoby bardzo miło nam wszystkim, gdyby pani Helena zechciała tutaj do nas dołączyć. Moi drodzy, pozdrawiam państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że wspólnie mogliśmy świętować jubileusz 50-lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w Głubczycach. Zatem zaśpiewajmy wspólnie Życie to dar. Myślę, że znany motyw muzyczny, refren jest państwu znany, więc niech on będzie takim swoistym podsumowaniem tego pięknego jubileuszowego przedsięwzięcia. Los jak ten wiatr niesie nas gdzieś, coraz mniej w tobie sił. Czegoś ci brak, to życie jak sen, to złudny ty. Przypomnij sobie swoje dziecięce dni, żadnych zmartwień, piękne sny. Posłuchaj jak gra muzyka w nas i z nami tańcz. Bo życie to dar, nie zmarnuj go na smutki i żale, walcz. I żyj jak się da, śmiej się i płacz, dziś do nas należy świat. Bo życie to cud, na gości dni miód, zostało nam tyle pięknych chwil. Dobry Bóg dał nam najlepszą skarb, życie to dar każdemu z nas. Coraz trudniej ten świat zrozumieć i patrzeć w dal. Miłość to lek, a gdy kochasz, to wiesz, człowieka na więcej stać. Niech dzisiaj nam orkiestra gra melodię tych najpiękniejszych lat. Dzisiaj jest dzień, być może ten z najlepszych dni. Everybody! Bo życie to dar, nie zmarnuj go na smutki i żale, walcz. I żyj jak się da, śmiej się i płacz, dziś do nas należy świat. Bo życie to cud, na gorzkie dni miód, zostało nam tyle pięknych chwil. Dobry Bóg dał nam najlepszy skarb, życie to dar. Bo życie to dar, nie zmarnuj go na smutki i żale, walcz. I żyj jak się da, śmiej się i płacz, dziś do nas należy świat. Bo życie to cud, na gorzkie dni miód, zostało nam tyle pięknych chwil. Dobry Bóg dał na najlepszy skarb, życie to da. Dziękuję bardzo.
bardzo, kochani. I zapraszamy na poczęstunek.